when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Enclopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Niedziela, domyślam się, że macie lepsze rzeczy do robienia niż oglądanie tutaj kolejnego filmu o kryptowalutach. Natomiast zrobię tutaj taki króciutki update z rynku. Nie będę wam wiele czasu dzisiaj zabierał. Parę najważniejszych tematów omówię, chociażby to, co widzicie na miniaturce w tym momencie. Małe info odnośnie dwóch airdropów. No i to by było na dzisiaj tyle. Także oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i przechodzimy do meritum. Na wstępie chcę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za wszystkich, którzy są z Dolnośląskiego, bo tam jest chyba najgorsza sytuacja tak naprawdę u nas w kraju. To jak deszcz padał przez ostatnie kilka dni. No słabo to wygląda, bardzo słabo. Oczywiście porównywania z powodzią w 1997 roku. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle, że czegoś się nauczyliśmy z tamtej sytuacji. Tak jak mówię, trzymam kciuki i mam nadzieję, że sobie tam poradzicie. Przechodząc dalej, zacznijmy od takiej ciekawostki. Binance wrzucił kilka takich zasad. On codziennie od kilku dni wrzuca takie różne zasady inwestowania lub przestrogi przed nieinwestowaniem w głupi sposób. No i dnia trzeciego wrzucili coś takiego, co widzicie teraz na ekranie. Nigdy nie inwestuj na bazie przewidywań z horoskopów. Naprawdę? Ktoś myśli, że dzisiaj jest taka i taka faza księżyca, to on kupi sobie więcej eterka, a jak będzie inny dzień, to kupi mniej tego etera? Serio? Drugiego dnia wrzucili informację, żeby nie kupować za pieniądze, które są takimi naszymi buforami bezpieczeństwa, czyli tymi pieniędzmi na czarną godzinę, jak my to w Polsce mówimy. No okej, z tym się jak najbardziej zgadzam. Natomiast ten temat horoskopowy, nie wiem po co Binance coś takiego wrzuca. Ale wrzucili też jedną mądrą rzecz. Tutaj takie ostrzeżenie dla was być może. Identyfikowali jakiś globalny malware, który potrafi podmieniać adresy podczas po prostu dokonywania transakcji. Czyli kopiujecie adres waszego, wydawałoby się, portfela, klejacie go, żeby wysłać sobie środki, czy komuś innemu, no a on niestety podmienia ten adres podczas kopiowania. Więc nawet jeżeli kopiujecie dany adres, sprawdzajcie, czy nie został on podmieniony. Głównie to podobno dotyczy Androida i różnych aplikacji webowych, które zainstalowaliście na swój sprzęt. Natomiast oczywiście użytkownicy iOS-a też powinni tutaj uważać. I jeszcze jedna ciekawostka. Nie sprawdzajcie tylko początku i końca, tak jak to się przeważnie robi. Czy wszystko się zgadza? Bo istnieją takie malwary i to nie jest nic nowego. Istnieją one od paru lat, które potrafią zrobić taki adres, że początek i koniec jest taki sam jak wasz, a w środku na przykład różni się tylko o jakieś znaki. Więc na to oczywiście uważajcie. Dobra, przechodzimy do CoinGecko. Bitcoin po 60 tysięcy dolarów, także wróciła nam szóstka z przodu. Na Etherze zbyt wiele tutaj się nie dzieje. Ether jeszcze nie odbił. Najlepiej radzi sobie Nervous Network. Widziałem, że ten projekt jest na wielu dużych giełdach. Nie jest to jakiś nowy projekt, ale ma jakieś odbicie ostatnio. Celestia 10% do góry. Kaspa, prawie 18 centów. Kaspa miała ATH na poziomie chyba tam 20,5, 21 centów. Pamiętam, że sprzedawałem paczuszkę wtedy akurat na ATH, natomiast tej Kaspy dalej dużo jest. Ale powiem wam, że radzi sobie niesamowicie dobrze, bardzo szybko odbija po tych wszystkich spadkach. BitTensor też duże odbicie, 36% po tych ostatnich zawirowaniach, więc te projekty widzimy z AI radzą sobie dość dobrze. Wykres Bitcoina, tutaj tak jak powiedziałem, bardzo ładne odbicie, było nawet 60 600 dolarów. Odreagowanie, no i widać trochę siły jest na to, żeby cisnąć do przodu. Ale oczywiście, przez kogo były spowodowane te spadki? Kto najwięcej tych Bitcoinów zrzucił podczas tych ostatnich dni? No tutaj niestety, ale słaba wiadomość dla retailu, słaba wiadomość dla tych inwestorów krótkoterminowych, bo widzimy porównanie, kiedy kupowali i kiedy sprzedawali krótkoterminowi inwestorzy Bitcoina. Są to osoby, które trzymają Bitcoina mniej niż 6 miesięcy, krócej niż 6 miesięcy. No i oczywiście tak, jak Bitcoin rósł, jak byliśmy blisko ATH, no to widzimy, że dokonywali oni największych zakupów, a jak widzimy spadki, no to oni oczywiście tego Bitcoina się pozbywają. No bo przecież tak się powinno robić, nie? Kupujcie na górkach, sprzedawajcie na dołkach. No to można by powiedzieć, że to jest jakiś żart, ale widzimy, że ten retail idealnie się w to ostatnio wpasowuje, więc
Taki GIF ostatnio widziałem. Nie sprzedawaj swojego drogocennego Bitcoina Saylorowi i BlackRockowi. Saylorowi to jeszcze może, ale BlackRockowi, całej tej mafii Wall Street, tutaj bym oczywiście się z tym jak najbardziej zgodził. Także no, widać, że wielu krótkoterminowym inwestorom psycha siada, tak brzydko mówiąc. Może oczywiście są to jacyś traderzy, którzy gdzieś po prostu chcieli zrobić króciutki day trading, nie wyszło im i sprzedaje tego Bitcoina na stracie. Ciężko powiedzieć, natomiast ci długoterminowi, jakbyśmy odwrócili ten wykres, faktycznie na tych dołkach tego Bitcoina skupują. Przechodząc dalej, zgodnie z miniaturką, to on pompuje cenę Bitcoina. No i możemy w tym doszukiwać się odpowiedzi właśnie na to, kto od tych 52 tysięcy dolarów ostatnio skupował Bitcoina. Ponieważ MicroStrategy, oczywiście z panem żeglarzem na czele, skupiło 18,3 tysiąca bitcoinów za ponad miliard dolarów. Jest tutaj napisane, że mają na tym yield w wysokości 4,4% kwartalnie i 17% rocznie. Jak oni ten yield uzyskują? Szczerze mówiąc, nie wiem. Czy chodzi tutaj po prostu o to, ile zarobili kwartalnie, ile zarobią na tym rocznie, czy o co tutaj chodzi? Ale odezwał się też Peter Schiff, czyli oczywiście tutaj przeciwnik Bitcoina, kochający złoto. Uśrednianie w górę zniszczy MicroStrategy, kiedy Bitcoin się załamie. No, ciekawe, ile prawdy w tym będzie i kto na tym wszystkim wyjdzie lepiej, bo wydaje mi się, że Saylor ogólnie to nie narzeka na swoje kilka ostatnich lat i na to, że postawił all-in na Bitcoina. Przechodząc dalej, tutaj też właśnie temat związany z BlackRockiem, który bardzo mocno promuje Bitcoina. Już od dłuższego czasu to widzimy, od momentu, kiedy mieli zamiar wprowadzić swoje ETF-y, jak już mają ten produkt na rynku, teraz dalej twierdzą, że oczywiście posiadanie Bitcoina to jest taki hedge, przeciwstawienie się przeciwko tej globalnej polityce pieniądza i tego, jak rządy, banki zarządzają walutami fiat, czyli dodruk, dodruk, dodruk. No, ciekawe, ciekawe. Po prostu im na tym zależy. Chcą zarobić na tym kupę siana. Kraken tutaj skomentował: jeżeli to mają, no to możesz być pewny, że inne instytucje na świecie również zaczną posiadać tego Bitcoina czy promować Bitcoina. To oczywiście w nawiązaniu do tych słów BlackRockowych. Idziemy dalej. Temat z ETF-ami, bo ostatnio poszły takie. Taki fut trochę poleciał na ETF-y, że te ETF-y, które mówią, że mają tego Bitcoina tyle i tyle sztuk, że oni tego Bitcoina faktycznie nie mają. I tutaj jakiś Sani wziął, sprawdził narzędziem, czy faktycznie te ETF-y posiadają te Bitcoiny. No i z racji tego, że są to dane on-chain, prześledził różnego rodzaju transakcje jakoś po blockchainie. Nie pytajcie się mnie szczegółowo, jak on to zrobił, natomiast tych transakcji jest tutaj mnóstwo prześwietlonych przez to narzędzie i według niego są one jeden do jednego zabezpieczone faktycznie tym Bitcoinem. Co do samych ETF-ów, no to widzimy tutaj ostatnio, czyli w piątek, że bardzo ładnie wyszliśmy na plus, jeżeli chodzi o dopływ Bitcoinów do ETF-ów. Jeżeli chodzi o takie porównanie, no miesiąc do miesiąca, jesteśmy oczywiście w połowie dopiero września, to w porównaniu z 31 sierpnia ETF-y straciły 6 tysięcy bitcoinów, więc mają ich tutaj trochę mniej, ale systematycznie, powiedzmy, ta liczba się tutaj zwiększa. Bywały miesiące, kiedy tego bitcoina trochę upływało, na przykład tutaj porównanie marca z kwietniem, widzimy, że tutaj też 6 tysięcy bitcoinów mniej ETF-y miały skumulowane, ale później przyszedł maj i dorzuciły 30 tysięcy, tutaj później 7 tysięcy, później jakieś 50 tysięcy, więc systematycznie to jest swoje dochody zwiększają. Co do takich aferek, małych, wielkich, na rynku krypto, to oczywiście mamy pana Justina Suna, ponieważ Coinbase wypuściło coś takiego, co się nazywa CBBTC. Nie mylić z CBDC, jest to po prostu Coinbase'owy Bitcoin. Jest to owrapowany Bitcoin na sieci Ethereum. Skąd w ogóle wpadli na pomysł, żeby takiego Bitcoina stworzyć i dlaczego nie wykorzystywać po prostu WBTC? Ano, bo z tego, co możemy przeczytać w tym artykule, WBTC jest gdzieś połączony przez różne spółki z Justinem Sunem, a oni mu po prostu nie wierzą do końca.
No w sumie się nie dziwię. Ja też Justinowi w wielu wypadkach bym nie wierzył, ale jakoś ten chłop cały czas się na tym rynku utrzymuje. Bardzo wiele osób mówi, że to przez kontakty z rządem chińskim, dlatego jeszcze może być na świeczniku i dlatego mówiąc czy robiąc wiele głupot z przeszłości, nadal go widzimy tutaj, a nie jak z CZ-a za kratami w Stanach Zjednoczonych. Więc Coinbase wypuszcza swojego wyropowanego Bitcoina na swojej sieci Base oraz na Ethereum. No i widziałem wywiad na jednym z kanałów YouTube, gdzie wypowiadali się właśnie w tym temacie, dlaczego w ogóle to robią. Powiedzieli, że oczywiście tak, wielu ich klientów chce posiadać po prostu Bitcoina, Satoshiego Bitcoina, mieć go na swoim portfelu albo trzymać u nich jako u kastodianów, lecz jest też dużo bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą czerpać jakiś yield dodatkowy z tego Bitcoina, chcą go wrzucić w tą całą machinę DeFi-ową i tam próbować swojego szczęścia, farmiąc na tym Bitcoinie jakieś dodatkowe tokeny na przykład, tak? Więc stąd pomysł, żeby wypuścić tego CBBTC. No i Justin Sun się wypowiedział na Twitterze, że CBBTC nie ma żadnego proof of reserve, nie ma żadnych audytów, może zatrzymać wasz balans w każdym momencie, tak jak to może zrobić na przykład USDT czy USDC w smart kontrakcie. Mogą napisać, że ten i ten adres od Kamila Predeckiego zostaje w tym momencie zablokowany, bo podejrzewamy, że no, robił on jakieś wałki tam na tym wallecie i blokujemy mu środki. Tak samo według Justina Sana, nie przeglądałem tego smart kontraktu, więc nie wiem, czy tak można zrobić. Są w stanie oni po prostu zatrzymać wasze CBBTC. Nie ma lepszej reprezentacji banku centralnego niż Bitcoin sam w sobie. Jest to taki zły dzień dla Bitcoina. No i Brian Armstrong mu tutaj odpowiedział, że nie wie tak naprawdę o co chodzi. Wszystkie ETF-y, które przetrzymują u nich Bitcoiny jako u kastodiana, są oczywiście zweryfikowane. Deloitte ich tutaj audytuje co roku, ponieważ są publiczną oczywiście firmą. To, że te bitcoiny nie trafiają w tym samym dniu on-chain na ich wallety, czy nie wracają na wallety na przykład tych firm, to jest normalne, ponieważ oni to księgują raz na dzień plus minus i tak to po prostu z tymi dużymi firmami działa. Więc taka odpowiedź trochę dookoła. Trochę wytłumaczył sytuację, dlaczego nie robią tego na bieżąco. Ja jakby ich jak najbardziej rozumiem, że te rozrachunki, no ciężko, żeby działały na żywo, tak to nazwijmy, tylko że w ciągu tego jednego dnia roboczego są one tam księgowane. Czy będę z tego korzystał? No na pewno nie, wolę być swoim bankiem dla swojego Bitcoina, tak jak to zresztą Justin Sun napisał, i raczej swojego Bitcoina nie będę wykorzystywał do DeFi rozwiązań, nigdy tego nie robiłem i nie mam zamiaru. Bitcoin to jest jednak Bitcoin, idę w stronę Sailora, trzymam go po prostu na lepsze czasy. Przechodząc dalej, jeżeli mówimy o instytucjach różnego rodzaju, to Europejski Bank Centralny obciął ponownie stopy procentowe, 25 punktów bazowych, i Bitcoin Magazine napisał, że Fed jest następny. Co ciekawe, pokazywałem wam kilka dni temu, że rynek jednak stwierdził, że tylko 25 punktów bazowych obecnie Fed, a nagle otwieram sobie tą stronę i widzę, że jest 50-50. Także myślenie analityków zmienia się z godziny na godzinę. Jak wyglądają rynki w Stanach Zjednoczonych? S&P 500 zakończył ostatnią sesję piątkową 0,5% do góry. Nasdaq podobnie 0,5% do góry, więc tutaj delikatne wzrosty. A my o tym wszystkim, tak jak już wam mówiłem, będziemy rozmawiać z Cezarym Ziarkowskim w czwartek na live o godzinie 18 albo 18:30. Jeszcze wrzucę tą zapowiedź oczywiście na YouTube, ale przypominam wam, żebyście byli z nami wtedy, bo będzie to dzień po ogłoszeniu właśnie obcięcia tych stóp procentowych. Przechodząc dalej do tych airdropików, to projekt Katizen podał wczoraj info odnośnie airdropa za klikanie w ich grę. Był to taki clicker oczywiście, była to gierka, gdzie farmiliście różnego rodzaju kotki, mogliście dokupić im jakieś tam boostery, wydać trochę fiatów i przyznali airdrop. 34% wszystkich tokenów będzie rozdzielone wśród użytkowników tej aplikacji i już oczywiście lata po Twitterze hashtag Katiscam, Katizen Scam. Dlaczego? No bo ci, którzy nawet zaczęli grać tydzień, 2 tygodnie temu, ale wydali trochę siana w tej grze, dostaną z tego, co czytałem, więcej tokenów niż ci, którzy grali nawet od początku, ale nie wydali tam ani złotówki, czy tam ani dolara, ani stable jakiegoś.
No i oczywiście jest Cartesian Scum, Cartesian Scum. No tylko pamiętajcie, no oni też wydali środki na to, żeby tą grę zrobić, więc nie jest to nic nowego, że te projekty chcą wynagrodzić mocniej użytkowników, którzy ich jakoś finansowo wspierali. Nie jest to pierwszy przykład, który daje taki rodzaj airdropa i trzeba się z tym po prostu pogodzić, tak? Pamiętajmy, że są to jakieś darmowe pieniądze dla tych, którzy nie wydawali tutaj żadnych swoich fiatów, więc raczej powinniśmy się cieszyć niż płakać, że tak mało. A co z tym tokenem będzie? No według mnie poleci w dół po airdropie, chyba że mają przygotowane dla Was jakieś szczególne utility. Nie wczytywałem się w ten temat, bo tak jak Wam powiedziałem, nie klikałem w tą aplikację. Natomiast klikam sobie w ZND aplikację, w tego clickera na Telegramie od platformy ZND, o której ostatnio robiłem film. Robię też te daily taski, zbieram tam cały czas punkciki. No i ten airdrop tam, mam nadzieję, że tak jak pisałem na miniaturce poprzedniego filmu, czy dwóch filmów do tyłu, będzie największym seksowym airdropem. Nie da się tam płacić fiatami, nie da się tam dodatkowo jakoś boosterów kupować. Natomiast możecie na platformie ZND handlować, swapować, robić wolumen i za to są też dodatkowe punkty, więc tutaj w tą stronę można by powiedzieć, że trzeba jakieś pieniądze wydawać, natomiast po prostu za swapy, za ten wolumen, jak sobie chcecie przetradować, nie wiem, Bitcoina na stable albo stable na Bitcoina, no to robicie to przez tą aplikację ZND i te punkty dodatkowe Wam się będą nabijały. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to macie u mnie film na kanale. Tutaj macie w tym twicie na moim profilu i w opisie tego filmu link do aplikacji, więc możecie sobie śmiało tam wbijać. A drugi temat odnośnie airdropa to jest projekt Abyss Protocol. Macie w przypiętym poście u mnie na Twitterze też link do tego airdropa. 10% wszystkich tokenów, które wyprodukuje ten projekt, będzie rozdane w postaci airdropa dla użytkowników. Tam też wystarczy wykonywać jakieś proste misje on-chainowe, social mediowe i tak dalej. Za to są przyznawane punkty, a te punkty później będą zamienione na airdrop, więc macie również wpis o tym temacie na moim profilu. Dobra, przejdźmy dalej, bo z takich ciekawych rzeczy, które się wydarzą już w ciągu najbliższych kilku dni, no to kolejna konferencja Token 2049, tym razem w Singapurze, ostatnio w Dubaju, tym razem Singapur. Ja się nie wybieram, bo dwa dni później wylatuję zwiedzać, tak jak Wam już wspominałem. Natomiast będzie tam dużo ciekawych ludzi. Wiem, że mocna ekipa z Polski też leci. Edward Snowden chociażby będzie, z tego co widziałem. Vitalik Buterin, Arthur Hayes. No także naprawdę mocna ekipa się nam tam szykuje. No bileciki nie są najtańsze, bo kosztują w tym momencie $1000. Z tego co widziałem, a takie tikety pro, które były, kosztowały chyba $4500. 5000 nawet. 5000 i są wyprzedane, więc grubo. No ale to w ramach takiej ciekawostki, może ktoś z Was się wybiera, może ktoś z Was będzie to relacjonował na żywo, także fajnie o tym wiedzieć. Token Unlocks, dawno nie wchodziłem na tą stronę, ale widzę, że tutaj chociażby projekt Arbitrum będzie miał w ciągu najbliższych 7 dni, a tak naprawdę za dzień i 5 godzin unlock 6% tokenów, więc tutaj uważajcie, bo sporo tokenów się uwolni. Ape Token 2,3% tokenów zostanie uwolnionych i jeszcze kilka innych projektów będzie miało swoje uwolnienie w ciągu najbliższych godzin. Także jeżeli macie zamiar kupować któryś z tych tokenów, to prześledźcie sobie najpierw, czy nie będą mieli tutaj uwolnienia jakiejś dużej ilości tokenów. Dalej, dwie informacje z Grayscale'a, ponieważ otwierają oni trust na token Sui. Nie wiem skąd ten pomysł, według mnie ten ekosystem to raczej taki trochę martwy jest, ale to jest oczywiście tylko moje zdanie jako takiej osoby, która ogólnie patrzy na rynek krypto. Nie wgryzam się w ten ekosystem jakoś szczególnie. Jednak zadziałało to pozytywnie na sam token, przynajmniej na początku, bo trochę urósł. Tak samo pozytywnie zadziałało to na XRP token, bo też będzie trust grayscale'owy otwarty na tokenie, czy już jest na tokenie XRP i oni też chyba z 8% po tej informacji do góry podskoczyli. Także takie dwie ciekawostki. I na koniec Tether opublikował już kilka dni temu swoje wyniki finansowe i okazało się, że zarobili 6,2 miliarda dolarów w 2023 roku. W porównaniu z BlackRockiem, który zarobił 5,5 miliarda dolarów. A Tether ma około 100 pracowników tylko, a BlackRock około 20 tysięcy pracowników. Także zdecydowanie mniejsza firma zarobiła kupę siana
więcej od BlackRocka. A dlaczego jest to dla nas pozytywna informacja? No bo Tether w maju zeszłego roku tak opublikował, że będą do 15% swojego zysku wykorzystywali do tego, żeby skupić Bitcoina. Więc im więcej Tether zarobi, tym więcej w teorii przynajmniej powinni tego Bitcoina skupić. Jak zarobili 6,2 miliarda dolarów, 15%, no to będzie około miliarda. To około miliarda powinni zainwestować w Bitcoina, w teorii oczywiście, a patrząc na to, ile Saylor zainwestował, 1,1 miliarda, no to około 18 tysięcy Bitcoinów powinni skupić. Domyślam się, że nie zrobią tego w jednej transzy, nie zrobią tego tak o i nie muszą koniecznie wydać 15%, nie muszą nic wydawać. Ile prawdy będzie w tym, no to czas pokaże. Dobra, tyle z mojej strony dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Mam nadzieję, że spędzicie miło tą niedzielę. U mnie przynajmniej za oknem w końcu świeci słońce, więc miejmy nadzieję, że koniec tych deszczy. Dzięki bardzo i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!